pochodzę z Nowej Huty, chodzę do zespołu szkół elektrycznych numer 2 w Krakowie. Interesuję się elektroniką. Ostatnio zrealizowałem projekt stacji lutowniczej, która ma służyć jako niezbędne urządzenie elektronika do lutowania precyzyjnego. Pracę wystawiłem na małopolskim konkursie własnych prac technicznych. W przyszłym roku planuję wziąć udział w tym konkursie. To będzie ramię robota sterowane przez pada od konsoli z komunikacją do komputera. Kuba, mamy do czynienia tutaj z kamerami na stałe zamontowanymi i mamy tą jedną kamerę obrotową. Co ona nam daje w stosunku do pozostałych kamer? Możemy ją obracać o 360 stopni, więc mamy lepsze pole widzenia niż te kamery, co są na stałe zamontowane. Ostatnio właśnie składaliśmy z tatą motocykl po renowacji. Robię coś związanego z mechaniką, w szkole się uczę o elektronice. To połączenie elektroniki i mechaniki w jedno to wydaje mi się dobre rozwiązanie na przyszłość. Wybiorę się na studia na Akademię Górniczo-Hutniczą w tym kierunku. Sześćdziesiąt lat pracowałem z dość jasno wytyczonym kierunkiem, idąc od postimpresjonizmu do formy biologicznej, z formy biologicznej do abstrakcji biologicznej. Zapisywano, że jestem jednym z współtwórców tego kierunku i z abstrakcji biologicznej przechodząc w abstrakcję geometryczną. Ale tylko po to ta droga była potrzebna, żeby dojść do własnego języka sztuki. Dla mnie jako artysty Nowa Huta jest swoistą legendą, bo legendą jest wszystko to, co w młodym człowieku powstaje. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Wszystko tworzyło się tam. W Nowej Hucie zamieszkałem w 1957 roku ubiegłego wieku. I nieprzerwanie żyłem w tym mieście, pracując, tworząc, działając społecznie przez 35 lat. Czy bym zmienił coś w moim życiu, a moje życie to twórczość? Nie. Natomiast dokupywałbym garściami czas, bo w moim życiu zawsze brakło mi czasu na realizację nadwyżek zamiarów, nadwyżek pomysłów i propozycji realizatorskich, zarówno w architekturze, zarówno w scenografii, jak i w malarstwie, jak i wreszcie w rzeźbie. Wydaje mi się, że realizowałem około 20-25% swoich możliwości, ale jeszcze przecież nie ogłosiłem końca działalności i końca twórczości. Każdy z twórców wierzy, że nawet na łożu śmierci uczyni jeszcze gest, który uczyni go nieśmiertelnym. Pomyślałam, że są dwie potrzeby rodziców, które są niezaspokojone. Pierwsza to jest taka, żeby ocalać fajne momenty, które spędzamy z naszymi dziećmi, czyli te chwile, w których one opowiadają różne żartobliwe, mądre, błyskotliwe, intrygujące historie. A druga taka, żeby się dzielić tymi rzeczami z innymi, z naszymi bliskimi, z naszymi znajomymi, żeby się po prostu naszymi dzieciakami chwalić. Moim partnerem biznesowym jest druga mama, Magda. Współpracę zaczęłyśmy wtedy, kiedy obie zostałyśmy mamami, bo jakoś tak stwierdziłyśmy, że warto te przedpołudnia, które spędzamy i tak z dzieciakami w domu, czyli czas, kiedy nie da się pracować nad innymi rzeczami, spędzać razem. I w czasie tych spotkań wykluł się ten pomysł. Pomysł na to, żeby stworzyć taką wspólną przestrzeń, w której będziemy wrzucać śmieszne teksty naszych dzieci, głosować na nie, układać je w rankingu, ale też będzie można wrzucać memy z udziałem naszych dzieci, czyli zdjęcia ze śmiesznymi podpisami. Docelowo też, mam nadzieję, w przyszłości będzie można wrzucać krótkie filmiki z udziałem dzieciaków.
A te strzałki podpiłaś może? No spróbuję. Bo kliknięcie jest naturalne, to wtedy na pewno powinniśmy spróbować, ale też ja taki mam odruch, że... Tutaj jest to... Może, a dajmy napis aktywny, konto aktywne, bo zweryfikowane to nie wiadomo, co to znaczy, nie? Dobra. Czy możesz tak? Dobra, no mogę. Dobra, i face i podłączony, ok. A jeżeli nie jest, to po prostu nie wyświetla się ta ikona w ogóle, tak? Tak. Dobra. Mhm. Mamy nadzieję, że serwis będzie co najmniej tak samo popularny jak Facebook. Myślimy, że będzie mieć bardzo dużo użytkowników, bo wreszcie rodzice będą mieli taką przestrzeń, gdzie będą mogli swobodnie wrzucać wszystkie żartobliwe rzeczy, które w ciągu całego dnia się gromadzą w ich domach. Chciałabyś kawałek takiego chlebka, który zrobił wujek Maciek? Nie. Nie? Mogłabym ci posmarować z masełkiem. Nie kupił go, on go sam upiekł. Myślę, że taki serwis jak nasz jest bardzo potrzebny. W internecie jest bardzo dużo rozrywki, ale to jest taka rozrywka, powiedzmy sobie, dla dorosłych, dla nastolatków, jakby taka wcale nie jest jakoś tam podzielona tematycznie. Natomiast rodzice to jest bardzo specyficzna grupa. Oni się śmieją z rzeczy, z których inni ludzie się nie śmieją. Przez to, że mają małe dzieciaki, które są na jakimś tam konkretnym stadium rozwoju, to nie jest to przypadkiem, że rodzice spotykają się między sobą. Jak się rodzą komuś dzieci, to raczej się już nie spotyka ze znajomymi, którzy ich nie mają, tylko z tymi, którzy rozumieją właśnie, dlaczego można się śmiać z tego lub z tamtego. Więc to jest taka rozrywka bardzo dedykowana konkretnej grupie osób, dlatego myślę, że ma wielkie szanse na to, żeby być prawdziwym powodem do uśmiechu. Czyli co, jeszcze robimy na ten pierwszy slajder jakąś reklamę, tak? Tak, jakiegoś chyba, myślę, chłopca, piękne zdjęcie, jak się śmieje i tekstik. Dobra. Taki mega fajny. Milenko! Poszukam może czegoś w domu. Milusia.